Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w niedzielę w oktawie Wielkanocy, czyli w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Chrystus Maciek, ksiądz Maszyński. Józef nas przywitał tak jak Jezus witał uczniów, witajcie. Z tym, że to witajcie w oryginale brzmi hajrete, czyli radujcie się, to jest jeszcze trochę inny sens. Jeszcze głębszy. U Mateusza było, tak. Prawda? Rozważamy Ewangelię Świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 29. Posłuchajmy tekstu. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedział, rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I następnie jeszcze pasus, bardzo ważny. Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. No, ciekawy ten ich wieczór zmartwychwstania. My tak w tym roku też nie mieliśmy niezbyt tęgich z racji na kwarantannę. Obawy były. I byliśmy pozamykani w naszych domowych wieczornikach rodzinami. Tak. I też z obawy przed wirusem, przed zarażeniem. No tutaj mamy taką jakby dwustopniowość tego lęku, nie? Bo noc sama w sobie napawa trochę trwogą, a tym bardziej, jeżeli była jeszcze ta trwoga przed Żydami, no to była pewnie, ten strach był spotęgowany u nich akurat. A jeszcze jest trzeci odcień znaczeniowy, bo Phobos ton judaion może znaczyć strach przed Żydami, a może znaczyć strach Żydów, że oni mieli udział w strachu, który opanował Żydów. I dlatego, że się zamknęli na Ewangelię Chrystusa, strach przed śmiercią. Tak. A więc jak był współuczestniczyli w tym strachu, z którego Jezus przyszedł ich właśnie wyrwać. Fajnie to powiedziałeś, bo akurat to pasuje bardzo do naszej dzisiejszej rzeczywistości, bo jakby nie było nam się gdzieś, te strachy też udzielają z powodu tej sytuacji, gdzie śmierć tak krąży gdzieś tam koło naszych domów, że można faktycznie się zarazić, można umrzeć. U nas jakoś w Polsce jeszcze ten strach. Twój parafianin. Tak, jeden właśnie, mamy w piątek pogrzeb człowieka, który umarł na koronawirusa. I ta rzeczywistość jest blisko nas. Wielu ludzi się boi, naprawdę bardzo wiele ludzi się boi. I to się czuje, to się widzi w reakcjach, nie, w tych kolejkach. Nieraz gdzieś tam stawałem, to napięcie 2 metrów tam powiedzmy i tak dalej, bardzo się udziela ludziom. Ja to rozumiem, ten ludzki strach, nie? Ale też, wiecie, słyszałem od rodzin, które sprawowały w tych domowych właśnie warunkach kościoła domowego tę liturgię, i wielu powiedziało,
Pan nas wyzwolił ze strachu. Naprawdę liturgia dawa nam dużo pokoju i radości, i szczęścia. Strach może też się przerodzić w lęk, czyli w takie uczucie zagrożenia nieokreślone. Tak. Nie wiemy, nie potrafimy powiedzieć, czego się boimy. Boimy się poniekąd różnych rzeczy, nawet wszystkiego się lękamy. I to jest chyba jeszcze gorsze niż strach konkretny, co do którego mamy określony desygnat, że tak powiem, tak. Czyli przedmiot tego strachu, jego źródło. Czyli jeżeli chodzi o tę koronawirusa, powiedzmy, to mądrze powiedział nasz minister zdrowia, że głupi tylko się nie boi. Jasne, że ten strach, czyli to realne zagrożenie, trzeba rozumieć i zachowywać się jak człowiek mądry i roztropny. Ale jak powiedziałeś dobrze, to się przeradza w lęk i myślę, że wiele osób doświadcza tego lęku. Już nie tego strachu, ale lęku. I tutaj mamy piękną odpowiedź, nie? W tej Ewangelii. Wtedy Jezus stanął po środku. Przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Ciekawe, że ta wspólnota z jednej strony była realną wspólnotą tych 10 bez Judasza i także bez Tomasza, byli razem, a więc stanowili wspólnotę, z drugiej zaś strony byli zamknięci, prawda? Zamknięci lękiem, zamknięci też pewnie poczuciem winy, jakimś zwątpieniem. Obraz Kościoła, który jest daleki od takiego optymalnego stanu. Kościół paschalny, pełen radości, pełen tego entuzjazmu, żeby głosić Ewangelię, są po prostu pozamykani, nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie, na siebie nawzajem, zamknięci także na Ewangelię, którą Jezus nam głosił. No tutaj też musimy to rozumieć, jeszcze nie ma Pięćdziesiątnicy, nie? I to jest też bardzo dobra Ewangelia, która pokazuje jedną rzecz, taką fundamentalną, że nie można w sobie wypracować zmartwychwstania, wmówić sobie zmartwychwstania, jakby uczynić siebie zmartwychwstałym, nie? Że człowiek, który nie otrzyma tej łaski od Pana, no po prostu nie jest w stanie przekroczyć tego progu i jakby ten stan ich jest właściwy, bo ciekawe, przecież że... nad nim był ten wyrok śmierci też, jakby ze strony Żydów tego mogli się obawiać. Ciekawe, że to jakby potwierdza to, co mówisz, ten fakt, że Jezus przychodzi tydzień później, po raz drugi, chociaż wcześniej im powiedział, pokój wam, i tchnął na nich Ducha Świętego i tak dalej. Kiedy już z nimi już Tomasz, znowu mają drzwi zamknięte. I znowu musi przechodzić przez te zamknięte drzwi. A więc to nasze nawrócenie jest pewnym procesem, który musi trochę potrwać. To otwarcie się na ale te drzwi światło się otworzą i dopiero, radość, kiedy przyjdzie Duch Święty. Nie ma tak. Innej możliwości. Nie ma, oczywiście, bo to... Mimo, że widzisz Jezusa. To, co mówi Józek, myślę, że jest też i naszym udziałem, gdzieś to rozumiemy dobrze, bo przecież kiedy otrzymywaliśmy też i łaskę święceń, prawda, i tak dalej, ale to z Duchem Świętym przychodzą te łaski, te charyzmaty, ale to dojrzewanie, żeby właśnie wyrósł z tego piękny kwiat, nazwijmy to, żeby dojrzało to do takiej pięknej postaci, to potrzebuje właśnie czasu. To, co Jezus powiedział bardzo fajnie i w życiu chrześcijańskim jest tak samo. Wszystko dostajemy awansem takim dużym i przychodzi ten czas właśnie... I dorastamy. Dorastamy do daru. Do daru, nie? I tutaj trzeba mieć tą mądrość, żeby też rozumieć i siebie, i swoje reakcje, nie gorszyć się tym. To jaki dar otrzymali tego pierwszego dnia? Najpierw pokój, prawda? To są pierwsze... Najpierw dar obecności Jezusa, to po pierwsze, prawda? Jesteśmy wspólnotą tych 10 mężczyzn. To, że sensem tego, że jesteśmy razem, jest to, że między nami, w samym centrum naszej wspólnoty, po środku, jest Jezus. I bez Niego nie mamy co ze sobą razem robić. Tak, to chyba jest dar numer jeden. Jezus i jego obecność po prostu. Która łączy nas, bardzo różnych, tych 10 to nie byli, nie? Może tam mogli sobie... Wyobrażam sobie ten szok, kiedy najpierw na własnych rękach, czy własnymi rękami zanieśli go do
tej pieczary. No to nawet tam był tylko jeden z jego uczniów, nie? No. Poza tym byli Nikodem i Józef spoza grona. Tak, no, oni niestety nie mieli w tym udziału. Nawet nie pochowali swego mistrza. Nawet nie wiedzieli, jak tak. Co się tak. wydarzyło. Tak. No Jan był już tego świadkiem, tak. A teraz no, rzecz zupełnie niewyobrażalna. W końcu słyszeli trzy razy zapowiedź o zmartwychwstania. Ale tutaj wyobraźmy sobie nasze rodziny właśnie, pozamykane w tych naszych domowych wieczernikach, gdzie powiedzmy słyszymy Ewangelię, pokój wam, przekazujemy sobie znak pokoju, patrząc na mszę świętą, której nie możemy uczestniczyć, ale jakoś się łączymy z tą liturgią i ona nas jakoś dosięga w tych naszych zamkniętych domach. Przekazujemy sobie znak pokoju i mamy pewność, głębokie, dojmujące przeświadczenie, że Jezus naprawdę stanął pośrodku nas, w naszej rodzinie, tu i teraz. Bo na pewno, mimo dystansu, tak. oddalenia, mimo drzwi zamkniętych. Tak. On jest. Bo z Jego woli takiej stuprocentowej, nie, bo od papieża otrzymaliśmy tą dyspensę przez biskupów, więc na pewno Pan się z tym utożsamił. I jak powiedziałem, wiele osób świadczyło o tym, że doświadczyli właśnie tej obecności realnej Chrystusa w tej liturgii. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jest tak, taka piękna pieśń, którą mm-hmm. słyszymy co roku w Rzeszowie. Wiecie, to trochę... Leopold to rozmawiał. Tak, rozmawiałem z przyjaciółmi niektórymi i mówią, że no, chyba to było dobre doświadczenie, bo Pan Bóg z takiego zewnętrznego splendoru jakby... te święta odaru została istota i to było bardzo dobrze widać, nie? Jak niektórzy się zagubili totalnie, bo problem numer jeden było, gdzie poświęcić jajka, czyli święconkę i dyskusje w internetowe, jak to zrobić czy i tak dalej, nie? A wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale większość nie mówiła o tym, jak przeżyć liturgię, co robić, jak to robić. Dzięki Bogu. A dzięki temu nie jeden ojciec rodziny, być może po raz pierwszy w życiu, poczuł się naprawdę uczestnikiem tego kapłaństwa powszechnego jako głowa domu, czyli głowa tej małej eklezjoli, czyli kościoła domowego, który ma władzę błogosławienia tych, którzy są pod jego opieką, tak. własnej rodziny, stołu, a także osób, nie? Błogosławimy Ciebie, Panie. Dziękować Bogu, że niektórzy biskupi, między innymi biskup Piernikowski, przygotował bardzo dobrą taką pomoc do przeprowadzenia tych liturgii domowych, tego triduum, gdzie było wszystko ładnie rozpisane i wielu ojców wzięło to do swoich rąk, bo naprawdę poczuli się odpowiedzialni, zrozumieli jakby sytuację trudną i mieli fantastyczną pomoc, żeby tę liturgię zrobić naprawdę dobrze, bo faktycznie człowiek pierwszy raz może być zagubiony, jak to zrobić, nie? No dobrze. I jak to powiedziałeś, kościół domowy zafunkcjonował. Tak. Ale ten drugi dar jest istotny. Pokój. Pokój. Pokój dwojaki, bo dwa razy udzielony, prawda? Najpierw im sam, a potem tym, do których zostaną posłani z odpuszczeniem grzechów. Tak jasno mówi kontekst, prawda? Więc co to jest ten pokój? Pełnia darów Chrystusa zmartwychwstałego. Dla nas, świadomych własnego grzechu, własnego zwątpienia, własnego zaparcia się nawet, własnego lęku, odpowiedzią na to wszystko jest ten Boży pokój, który nie oznacza błogości, błogostanu, świętego spokoju tak zwanego, tylko oznacza moc płynącą z obecności Chrystusa zmartwychwstałego w samym środku naszego doświadczenia. I że nawet pośród śmierci, doświadczeń bardzo trudnych, nie boisz się, właśnie nie ma już tego strachu i jesteś pełen pokoju. Nawet jeżeli jesteś w żałobie, tak jak tak. oni byli w żałobie jeszcze przecież. Tak. Dostajesz pokój, no, którego nie da się opisać. Najpierw jako dar dla nich, tak. żeby po prostu... I zaraz za nim ten drugi dar radości, prawda? A potem ten pokój udzielony po raz wtóry dla innych, do których będą posłani. Czy mają udział w misji Chrystusa? Jak ojciec mnie, tak i ja was. To jest ta sama misja. I tutaj jak? Bardzo mocna misja, nie? To pojednania, przebaczania sakramentalnego. Czyli tutaj jest ta odpowiedź też na to, że koniecznie potrzebne jest też to spotkanie z Chrystusem w
tym wymiarze sakramentalnym oczywiście. Ja wam umyłem nogi, wy sobie winni się nawzajem umywać nogi, a więc to doświadczenie miłości braterskiej, która przebacza, która jest wielkoduszna, która wspiera, która nie zostawia drugiego samego. Ale przy tej władzy udzielania odpuszczenia grzechów jest znowu konieczna asystencja Ducha Świętego. Dlaczego? Właśnie, następny dar to jest Duch Święty. Mamy tutaj pięćdziesiątnicę, o której wspomniałeś, że jej jeszcze nie ma, a już jest, prawda? Bo pięćdziesiątnica Janowa różni się tym od Łukaszowej, czyli ten opis Łukaszowy tym się różni od Janowego, że Jan ukazuje Jezusa jako udzielającego Ducha Świętego. Najpierw z wysokości krzyża, nie tyle wyzionął, co przekazał, dziwny czasownik w takim kontekście, Ducha Świętego. Komu? Kościołowi obecnemu w osobach matki i ucznia umiłowanego, nie? Tylko tu i dwoje, no i jeszcze kilka niewiast, prawda? Przekazał im Ducha, a potem po raz drugi Jezus tchnie Ducha Świętego, tak jak tchnął Bóg Stwórca, Bóg Ojciec w nozdrza pierwszego człowieka, tchnienie Ducha i człowiek stał się istotą żywą. Czyli to tchnienie Ducha Świętego tutaj jest dar, z nowym stworzeniem. Dar większy, bo tam był Duch w sensie naturalnego życia po prostu ludzkiego. Natomiast tutaj mamy Ducha Świętego, czyli osobę boską, którą... I to, co mamy w ostatnim zdaniu, nie? Żeby żyli... jako dar. Żeby właśnie żyć tym życiem, które pochodzi od Niego. Jak mamy w epilogu, no, w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii. Nie? To zdanie bardzo ważne. Dlaczego Duch Święty jest potrzebny, żeby móc odpuścić grzechy? No bo nie ja odpuszczam, tylko w imię przede wszystkim, jak mówimy. Ja odpuszczam swoje grzechy, nie? W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Owszem, jestem tym narzędziem, ale w imię. Bo cała Trójca Święta, to jest jakby jeszcze inny aspekt, cała Trójca Święta jest tutaj zaangażowana w obdarowywanie nowym życiem człowieka, który jest martwy z powodu grzechu, z powodu oderwania od Boga. Ojciec, który posyła Syna, Syn, który przychodzi z darem odkupienia i który nam daje Ducha Świętego. Trzy osoby boskie. Jest taka ładna ceramiczna ikona, wypalona w jakimś takim materiale bardzo ładnym. Mam ją teraz przed oczyma, łatwo ją znaleźć w internecie, gdzie człowiek jest ukazany jako taki mały biedaczek wymagający reanimacji, tak jak pobity na drodze do Jerycha, gdzie podtrzymuje go ojciec, posyła się nad nim i Jezus pochyla się nad nim, żeby umyć mu nogi, jeszcze przechodzi Duch Święty tak gdzieś na wysokości jego serca, obejmują go jakby z trzech stron. Nie? Bo mamy ten... Wyobrażę tego Syna, o którym mówimy, marnotrawny, że zniszczył wszystko, dorobek ojca, jeszcze jego imię i w ogóle wszystko stracił, sam siebie upodlił. To po ludzku rzecz biorąc, no nie sposób go przyjąć. To reakcja starszego brata jest tutaj taka... Po ludzku taka nasza, prawidłowa. Po ludzku prawidłowa. Czasem bez Ducha Świętego, bez tego, który wydaje ci udział w sercu Boga, nie? W tym jak ojciec umiłował świat, że dał swego syna, ofiarował go, że ojciec patrzy na tego syna umierającego na krzyżu, nie? I by jego interwencja przychodzi dopiero tego trzeciego dnia. Tak. Wiesz, bo tutaj jak się nie ma Ducha Świętego, to się nie czuje tego, co się dzieje między ojcem i synem, nie? Gdzie syn w pewnym momencie mówi, czuję to oddalenie od ciebie. Bo jest tutaj, zobacz. Ojcze, gdzie jesteś, nie? Tak, ale zobacz, to jest ta hojność Boga niesamowita, bo nie dość, że nam odpuszcza grzechy, co już by starczyło, daje mu, to jeszcze nam daje tą nową szatę, o której mówiliśmy, tą pierwotną szatę, czyli ten stan pierwotny, wracasz do stanu łaski, czyli jeszcze daje ci nagrodę, można by powiedzieć, w pewnym sensie, pierścień i wszystko. To jest rzecz niesamowita. Czy jak idziesz do konfesjonału, a nie modlisz się do Ducha Świętego, nie otwierasz się na Ducha Świętego, lepiej tam nie idź, bo możesz kogoś po prostu skrzywdzić, wyrzucić go stamtąd, nie zobaczyć Bożego miłosierdzia. Też. To jest poważna sprawa. Miłosierdzie określane jest w Starym Testamencie i w Nowym też jako Rachamim z Planchna, czyli
tkliwość wnętrzności Boga, nie? Tak. Matczynych wnętrzności Boga. Tam nas umieszcza Duch Święty, żebyśmy doświadczyli tego nowego narodzenia z chrztu i potem z sakramentu pokuty. Ale też Duch Święty jest potrzebny, żeby rozeznać, że ktoś nie jest gotowy na przyjęcie. Bo jest prawdą, że nie ma w nim ducha pokuty. Serce nieskruszone, tak. Nie ma w nim nawrócenia. Zdarzają się takie sytuacje, niestety, i nieraz to trzeba powiedzieć, ale też z miłosierdziem, bo kiedy to powie się, znaczy nie ma jakiegoś schematu, nie? Bo nieraz trzeba okrzyczeć kogoś, kogoś trzeba nieraz łagodnie potraktować, bo widzimy to z życia świętych, różnie to robili, ale musi ta nasza posługa jest po to, żeby pomóc drugiemu zrozumieć, że nie jesteś jeszcze przygotowany na przyjęcie tego daru. Zawsze pomaga taka myśl, że jak chociażby ojciec Pio kogoś tam zrugał, ale najpierw, zanim zaczniesz rugać, jak ojciec Pio, to tyle, żebyś cierpiał tyle i modlił się za tą osobę. To mi bardzo pomaga. Chyba zabraknie nam czasu, żeby pochylić się nad Tomaszem, naszym bliźniakiem w tych naszych wątpliwościach, który spotyka się z cudownym miłosierdziem Jezusa, który akceptuje jego wątpliwości, z miłosierdziem braci, którzy też nie wyrzucają go ze swego grona i z miłosierdziem Kościoła, do którego on wchodzi, jest już obecny 8 dni później, w następną niedzielę. Ale możemy na koniec o tych znakach jeszcze jedno słowo, których nie zapisano w tej księdze, które uczynił Jezus, prawda? Te znaki zapisane są w naszych życiorysach. Tam ich trzeba szukać, tych znaków Jezusowego miłosierdzia, których jest niezliczona liczba. Kłaniamy się, bracia. Niech Pan zmartwychwstały prowadzi was. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg. Alleluja. Ksiądz Robert Muszyński.